Jak to się mówi? O Jezu, nie mogę mu mówić. Tutaj go... Mów! Słyszysz? Zamknij te mordy. Dobry wieczór Państwu. Tutaj jako nieboszczyk tutaj... Ula Boga. A jak wiecie, to znaczy Ula Boga. To jest niebieski fiolet. Kiedyś to po prostu odbierze całe wątrobę, wszystko i jeden powie, to jest dobre, a drugi powie, no też dobre jest. Z tej strony, no jak to się mówi, już nie Jan Borolo, tylko ten, tylko kto inny i do tego. Golonkę, jak ją zrobić? Bo to nie jest tak, że golonka, golonka. To jest, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jak kobieta, kobieto. Jedna jest the best, a druga everybody. Jak to się mówi? Dzień dobry Państwu, tutaj go z tej strony, jak to się mówi, Janek. Tutaj go, już nie powiem dalszego ciągu i tu ten. A to, jak Państwo widzicie, co dzisiaj przyszło do pana Wiesława K. i tutaj go. Akcyza, że po prostu człowiek nie żyje już. Ten człowiek się boi wyjść na miasto, to ten, bo właśnie, że jako nieboszczyk chodzi po mieście. Bo to nie jest prawda. I tego, i teraz przepraszam Państwa i ogólnie daję wypowiedź pani Teresy. Ale to ja będę gadać o tym mieszkaniu. Tu! A, tutaj? Tak, tu! Mielone i tutaj go przyprawami ze wszystkim, no nie powiem, że nie, no bo już próbowałem the besta. A to świnkę, co widzicie, to knura. Tak by wyglądał prezydent Białegostoku. Jak Państwo widzicie, to knur ostatni Polski. Wiem, że to jest pasożyt i tutaj go, że on Polskę zje. Amku robi z tego wszystkiego i do tego. Przeciętnie wszystkie mleczarnie padną, bo mleko już jest drogie, żywność droga i do tego. A co chodzi, wierzę w Boga, a nie w diabła, bo to jest diabł, a nie człowiek. Boga nie wierzy, tylko w źle, żeby się wziąć sobie, się odsikać. Ale ja na dzień dzisiejszy Pepsi Cola, jak to się mówi do tego, pozdrawiam, bo to dobry napój jest i to ten. Za bogato nie nadużyłem, jak to się mówi, bo przeciętnie dziennie dwa piweczka, czy nie bądź jaka, jak pół literka mam, to mi starczy na pół tygodnia. Także to nie jest tak za dużo. Pół literka na ile? Na dwa dni. Po prostu przyjeżdżali z zakładu pogrzebowego. Tak sprzedali syna sąsiedzi. Przyjeżdżali już i z trumnami, ze wszystkim, nie wiem, co mieliśmy robić. I się stoją i mówią, że przyjechali po Chudnickiego zabrać, bo on już trup, nieboszczyk. No jak on mógł być trup, nieboszczyk, jak on jest człowiek żywy. Wasze zdrówko. Żebyście nie pomyśleli, że ja za mocno piję. Ja nie. Ja jestem tylko, można powiedzieć, że smakoszem alkoholu, jak to się mówi tutaj, bo dla mnie to nie jest ery, ary. Dziękuję bardzo, ci dla was. To nie jest człowiek. To jest ostatni bydle Polski. I on na prezydenta chce startować? Nie, bo niech on mnie nie okształca, ale u mnie nie ma takiego syfku jak u niego. Po prostu ginie w błocie i we wszystkim. Jak to się mówi, w kasioku. Kasiok jest czystszy niż on ma w domu porządku. On na podwórku nie da rady węgla ponosić, do tego tylko on liczy, że ludzie, a ludzie jak mają zamiar pracować i za gratis, to położą łachę. Korniszonki tego. To zaraz pójdzie do prokuratury, a jak nie, to na komendę też będzie. Bo to jest nie takiej opcji wersja, żeby człowieka pochować za żywca. Imię i nazwisko i do tego, i to dalsze. I to ten. To nie, to tak nie może zostać się. Prokurator tym się zajmie, bo...
jeżeli żywy człowiek przyjdzie, a jest po prostu całe te akcyzy i tutaj go wszystko, że jako pochowany, to ja tego nie rozumiem. Ja jestem zameldowany od 91 roku, także żadna, jak to się mówi, łajza nie wejdzie w te mieszkanie. Chcecie, to głosujcie. A jeżeli chcecie głosować na mnie, nie ma opcji. Lotnisko będzie, a jego chata będzie zburzona, bo tam jest za duży bałagan i tutaj go z siebie nic nie robi. A w domu ma syf i malarię. Pójdzie siedzieć. Jego będę bęcelował do końca życia, jeżeli dam rady. I przeciętnie co jak i tutaj. Jak panowie i państwo słuchacie i widzicie mnie na dzień dzisiejszy, to może być chyba ok, albo nie ok. Ale ja życzę wam, jak to się mówi, szczęścia, zdrowia, pomyślności w nowym roku.